Dzień dobry, Maciek z firmy Mavkar z tej strony, a dzisiaj już cieplutko i nagrywam dla Was fiestę. Jak się nie mylę, szóstej generacji, tych generacji było, one się niewiele co zmieniały. Ale to jest końcówka właśnie tej generacji. Jak to mówią, ostatni wypust, 2008 rok. W fajnej wersji sport, jak widzicie pewnie już. Silnikiem benzynowym 1,480 koni. Z przebiegiem 195 tysięcy, czyli przebieg rzędu tam 13-14 rocznie. Więc myślę, że nie jest zbyt wysoki. A teraz sobie też widzicie ją od boku. Przyciemnione fabrycznie szyby, alufelgi fordowskie, oryginał 16. Są też na niej założone żółte sprężyny. No i oczywiście zderzaki, jak widać, mają też takie inne spoilery i zmiany stylistyczne. Jak tutaj widać jakiś taki dyfuzor, no jest ciemno. Znaczy ciemno, no nie widać, no bo nie jest pogoda za dobra. Ale na pewno wygląda lepiej niż standardowa Fiesta. Oczywiście jest to model poliftowy. Te lampy są troszeczkę inne. A ogólnie co aucie ładnie się prezentuje. Jak na tam samochód, to strzelam około 10, czy tam troszeczkę może wyżej tysięcy. Ładnie utrzymany, nie poobijany, bez korozji. No i przede wszystkim bardzo fajny i zadbany wewnątrz. Klimatyzacja również w nim działa, co przy takich tanich samochodach nie jest czymś oczywistym. No i jeszcze warto dodać, że te Fiesty, jak nie są porozbijane, to nie korodują i są w niższych cenach niż na przykład taki Volkswagen Polo, gdzie musicie niestety za 8 rok płacić nawet 13-14 tysięcy. A te wcale samochody nie są lepsze od tych Fiest. Dobra, moi mili, nagram Wam wnętrze. Już nie będę Wam pokazywał książki serwisowej, bo jest tylko jeden wpis, zaraz taki pogwarancyjny, ale macie sporo karteczek pod maską z wymian, jakieś tam z wymiana oleju, też około chyba 7-8 tysięcy temu, płyn hamulcowy, inne oleje i chyba też serwis klimatyzacji. Opowiem Wam o wnętrzu teraz, bo jest według mnie bardzo ładne, no i też fajnie zaprojektowane. Dobra, zaczynam od lewej strony, standard, przyciski dwa, fajnie, w Fordzie się nie ścierały, tutaj akurat nie było tych chromowanych klamek, ale to się nie psuło, duży plusik, proszę bardzo, tutaj regulacja lustereczek elektryczna, fajne rozwiązanie, bo z tyłu otwieracie klapę przyciskiem, przełącznik od świateł, dalej tu jest chyba jakiś schoweczek na monety, proszę, i od razu jak sobie tutaj siedzę, też widzicie miejsce na kubeczek, i jakieś tam szpargały, pokażę Wam boczek, bardzo ładny, niewygnieciony, widać, że to auto użytkowane było przez osobę lekką i fotel się nie zniszczył. Kierownica w perfekt stanie, spójrzcie, skóra nigdzie nie pościerana, nie podrapana, też fajnie, bo te lepsze wersje miały tą taką właśnie srebrną wódkę i ładnie się to prezentowało. Licznik oczywiście poliftowy, troszkę ładniejszy, z inną czcionką i jak widać jest również z komputerem pokładowym. Teraz akurat Wam pokazuję zasięg. Dalej na środek. Te okrągłe nawiewy, fajnie to wygląda. Możecie sobie to regulować, w którą są stronę. Uchylić, zmniejszyć. Mi się to rozwiązanie bardziej podoba od takich typowych kratek. To już deska nieduża, tu jeszcze mały schowek. Tam macie schowek na jakieś papiery. Radio, standard. Jest też widać za auksem, więc można sobie podłączyć swój telefon. Tutaj panel od klimatyzacji. Tak jak wspominałem, klima działa. No i tu kolejny ten fajny akcent tego sportu, ta gałeczka też jest bardzo ładna. Skóry tutaj były prawdziwe w Fordzie, dobrej jakości, nie wydzierały się. No co tutaj, miejsce na pety, ale jak widzicie nikt nie palił. Tak samo tutaj jakiś schowek ewentualnie na portę lub smartfona użyć. I cóż, dalej, ręczny, tu też kolejne jakieś miejsce na coś. Tyle, z tyłu fotele, fotel pasażera. I cóż, sufit ładny, czysty, nieodpadnięty. Ogólnie bardzo przyjemne wnętrze, jak na samochód, który ma no, 15-16 lat praktycznie. Widać, że ktoś o to dbał i nie woził jakichś materiałów budowlanych. Cóż, chyba Audi powiedziałem Wam już tyle. Na zewnątrz się tam za bardzo nad nim nie rozwodziłem, no bo to nie jest samochód dwuletni. Ale też mi się wydaje, że jest przyjemny i ktoś się na pewno nim pocieszy. I tyle by było. Więc jeżeli film Wam się podobał, to co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście może być to komentarz. Możecie na moich mediach społecznościowych je zadać, takich jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co mam innego w ofercie? Wbijcie na mavkarautomoto.pl. No i pamiętajcie, że takie
Auto u mnie jest opłacone, nie ponosicie dodatkowych kosztów przerejestracji, możecie sobie nawet wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, wiozę go na lawecie. A jeżeli szukacie takiego auta, a to auto sprzedało się z filmu, mogę Wam na zamówienie poszukać drugiego lub też w ogóle jakiegoś innego modelu, jeżeli moje filmy i samochody Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam i cześć.